dziś i w tym miejscu jest odsłonięcie tablicy upamiętniającą rzeź wołyńską. To nie jest przypadek. To jest środek gminy Ostróda. Tak się składa, że Brzydowo leży w samym centrum i to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak bardzo nam zależało, żeby akurat w tym miejscu znalazła się ta tablica. W miejscowościach gminy Ostróda, w 84 miejscowościach żyje bardzo dużo i mieszkańców dawnego Wołynia, i potomków Wołyniaków. W czasie trwania rzezi wołyńskiej zdarzało się, że w świątyniach ukraińskich dokonywano obrzędów poświęcenia narzędzia zbrodni. Był to przejaw sakralizacji zła. Jak to się stało i co musi się stać z człowiekiem, żeby dopuścił się tak straszliwej zbrodni? Ukraiński nacjonalizm, proszę Państwa, zaowocował tysiącami, właściwie setkami tysięcy ofiar, nie tylko polskich. Dlatego to jest taka straszna zbrodnia, ponieważ oni przychodzili w nocy, bardzo często w Wigilię, bo i takie znamy przypadki, w Wielkanoc. Mamy krwawą niedzielę. Dlaczego niedziela? Dlaczego Ukraińcy wybrali niedzielę? Żeby sobie ułatwić. Dzisiaj na zachodniej Ukrainie mamy do czynienia z odnowieniem tego nacjonalizmu. Że to nie są jacyś tam Polacy, którzy żyli setki lat, ale to są nasi dziadkowie. Ja znam ludzi, którzy mówią, moja mama, mój brat, to jest najbliższa rodzina. I teraz jak można o nich zapomnieć? Oni byli rzeczywiście dawno temu, to wszystko się stało dawno temu, ale nie można o nich zapomnieć.